Dzień dobry, dzień dobry. Zaku Board Games, czyli jak zawsze Zaku, razem ze mną Mary oraz goście, czyli Jagoda. Jagodę już znacie oraz Waldek Gumienny, który jest jednym ze współautorów gry Triumph, w którą będziemy dzisiaj grać. Zrobimy sobie gameplaya. Pokażemy wam, jak już tutaj widzicie, w takim pięknym rzymskim otoczeniu, pokażemy wam rozgrywkę w Triumpha. I na dobrą sprawę, na samym początku możemy tutaj wspomnieć o tym, że dzisiaj startuje kampania, tak, Waldku? Tak, dziękuję za zaproszenie. Już się cieszę na rozgrywkę. Dzisiaj startujemy z kampanią na Kickstarterze. Zachęcamy do obejrzenia naszej rozgrywki oraz wsparcia. Dokładnie tak. Będziecie mieli wszystko podlinkowane w opisie tego filmu. No i przejdziecie sobie na kampanię i tam oczywiście wszystko będzie ładnie i klarownie. I na samym początku musimy tutaj zaznaczyć, że my gramy na prototypie. Czyli podejrzewam, że coś się jeszcze może zmienić. Zawsze są delikatne zmiany, dopóki nie wyślemy pliku do drukarni, ale drobiazgi, bardziej szlifowanie, wyjaśnienie pewnych zasad, czy tam jakieś drobne zmiany, niż jakieś radykalna rewolucja. Czyli okej, coś tam się jeszcze będzie mogło zmienić, być może delikatnie mechanicznie, a być może nawet wizualnie, tak? Tutaj przede wszystkim. Czy się okładka zmieni? Myślę, że nie. Nie. W takim razie okładkę już możecie tutaj zobaczyć w pełnej swojej krasie, ale ją na razie odkładamy, żeby tutaj nam nie przeszkadzać w tym pięknym tle. No i co? Co tak naprawdę będziemy robić w Triumfie? W kogo tutaj się wcielamy? Co to jest za mapa? Skąd się będziemy wylewać? Jakie jest nasze zadanie? My jesteśmy Rzymianami, rodzinami senatorskimi. Jak widać. Teraz tak Zaku, tak jako żółty, czyli jesteś z rodu Cecylów Metellusów, Cecyliuszy Metellusów. Dość majętny, więc ten kolor żółty, czyli złoty, taka jest historia za tobą. Będę się starał zbierać dużo pieniędzy. No tak się możesz, no nie bez przyczyny masz Krasusa w swojej talii. Jagoda jest z rodu Emiliuszy. I też tak potroszę popularów, więc starasz się, żeby mieć tą popularność wśród ludu rzymskiego, bo my jesteśmy tą warstwą patrycjuszy w tej grze, a te kosteczki, które staramy się mieć jak najwięcej, to są właśnie ci plebejusze, którzy mają nas popierać. Mary ma czerwony, czyli z rodu Juliuszy, tak? Twoja najmocniejsza karta to jest sam Juliusz Cezar. A my się trafili optymaci z Cyceronem na czele, ale też z Pompejuszem, z Brutusem. Każdy z tych kolorów, którzy w podstawowej wersji gry są tacy sami, jednak niosą ze sobą określoną historię. I teraz to jest Rzymska Republika. My zaczynamy jako Rzym. To jest Rzym. I w tym momencie, w którym Rzym opanował całą Italię, ale cały basen Morza Śródziemnego jest właśnie pełen nieprzyjaciół. Już w setupie wiemy, z kim przyjdzie nam się mierzyć. Ptolemeusz akurat na Sycylii. I Kulczas, który tutaj wybrał się z Hiszpanii aż na Sardynię i zagraża naszym prowincjom. Tak? I teraz my musimy obronić tą naszą republikę przed tymi wszystkimi barbarzyńcami, którzy chcieliby nas tutaj zgnieść. To my musimy szerzyć światłość dla całej Europy, podbijać nowe tereny, zakładać nowe prowincje, rozwijać je. Oprócz tego mamy miasto Rzym na Siedmiu Wzgórzach, gdzie będziemy mogli wznosić nowe fantastyczne budynki, które dadzą nam albo właśnie punkty zwycięstwa, albo będziemy mogli korzystać z ich umiejętności celem jeszcze lepszego albo polepszenia naszej pozycji, albo szkodzenia innym. Dokładnie, ponieważ nie do końca jest tak pięknie, że razem wszyscy jesteśmy tą Republiką Rzymską i będziemy nawzajem klepać się po plecach i pomagać sobie rączka w rączkę w odpieraniu barbarzyńskich hord, ponieważ do klepania mamy takie specjalne żetony. Tak. tak, ponieważ tutaj też będziemy zagrywać intrygi. A wiadomo, jak to w wyższych warstwach społecznych Republiki Rzymskiej, no to niestety, ale będzie tutaj pełno intryg, będzie pełno wbijania sobie kosy w żebra, Brutusie, ty przeciwko mnie i tak dalej. Tak? Czyli gramy troszeczkę w kooperacji, ponieważ jednak no, nie do końca chcemy jako Rzymianie, żebyśmy gadali językiem naszych barbarzyńców za parę lat, tylko chcemy obronić się wspólnie przed nimi, no ale Cezarem zostanie tylko jeden. To jest właśnie ten moment przejścia z republiki w cesarstwo. Dokładnie. I o to właśnie będziemy walczyć.
To co, tak jak zaczynamy i widzicie ten obraz od góry, znajduje tutaj się oczywiście mapa, gdzie na samym środku widzicie Italię i ta Italia jest pod naszymi rządami, czyli jest pod rządami Republiki. To jest oznaczone takimi właśnie żetonami, które widzicie tutaj i które są już przygotowane na górze na torze. No po to, że jak będziemy podbijać dalej tereny, to one także znajdą się, te tereny, pod naszym władaniem. I na co tak naprawdę głównie rozbija się gra? W trakcie kilku różnych faz, w trakcie kilku różnych licytacji właśnie będziemy zagrywać nasze karty o danej sile i będziemy przebijać się o odpowiednio wysokie urzędy. Ten, kto będzie mieć wyższy urząd w danej turze, w danej licytacji, będzie jako pierwszy wykonywać swoje akcje. Tutaj będziemy robić przeróżne rzeczy. Będziemy wrzucać, przerzucać swoje, powiedzmy to, wpływy, czyli klientów. To są takie kosteczki nasze, klientów. Będziemy przerzucać ich po mapie, żeby później właśnie zyskiwać z tego m.in. punkty zwycięstwa. No i będziemy się szykować do walki. Będziemy tutaj umieszczać na planszy swoich liderów militarnych razem z wojskami, ale też będziemy budować budynki i przejmować też odpowiednie miejsca i zarządzać będziemy tymi budynkami. Oczywiście wiele innych rzeczy. Barbarzyńcy także będą mieli swoje ruchy, swoją turę, jeśli się nimi odpowiednio nie zajmiemy. Tak? Albo my przyjdziemy do nich, albo oni przyjdą do nas. My będziemy iść do nich. Oczywiście musimy rozwijać całą naszą tą republikę, żeby w końcu stała się cesarstwem. I czasami właśnie będzie nam ciężko, o ile tam będą liderzy tych barbarzyńców. No i jak w setupie już sobie to zrobiliśmy, możecie zauważyć i co Waldek zresztą już powiedział, to tutaj Ptolemeusz i Kulczas pojawili się na planszy. I ja bym powiedział, że to jest szczęśliwe losowanie. Naprawdę? No bo to są dość łatwi do pokonania. No, na początek. No to także powiedzmy, co oznacza, że ci gorsi dopiero przyjdą. Dlatego no musimy szykować się na gorsze, jak to zawsze. I z jednej strony oni są silni, ale z drugiej strony dają też benefity po takiej walce. Czyli też chcemy się z nimi bić. Okej. Nie będziemy tutaj teraz dokładnie mówić, jak ta cała rozgrywka przebiega i na co się rozbija, tylko przejdziemy i z rundy na rundę tak naprawdę będziemy mówić, co robimy, tak? Setup został już przygotowany. My na Italię wrzuciliśmy dostępnych legionistów, którzy będą mogli pomóc nam w walce. Wrzuciliśmy żetony wpływu Rzymu oraz wrzuciliśmy po jednym swoim kliencie. Tutaj nie ma czegoś takiego do końca, że dana frakcja kontroluje jakiś teren. Po prostu później, jak będziemy punktować za te tereny, to będziemy sprawdzać przewagi, kto tych swoich klientów będzie tam miał najwięcej. Możemy jeszcze wspomnieć o tym, że mamy tutaj rynek budynków, które będziemy mogli zbudować, oraz mamy rynek praw. No, ustaw można powiedzieć, bo to jest... Ja się uczyłem z wersji angielskiej, także okej. Okay. Także mamy ustawy, które będziemy wprowadzać, czyli to są de facto karty akcji jednorazowe. Tak, to można potem uchwalić sobie dane prawo i potem sobie z niego raz skorzystać na siebie albo przeciwko komuś innemu. Dokładnie, a tam jest naprawdę nieprzyjemność czasami w stosunku co do innych graczy, ale przechodzimy teraz do pierwszej fazy licytacji, tak? I jak wygląda ta licytacja? Każdy z graczy, tak jak gdzieś to się wam teraz wyświetli tutaj, każdy z graczy ma karty o wartościach od 1 do 5. I my teraz będziemy w tajemnicy wybierać jedną kartę i po odsłonięciu będziemy patrzeć, kto będzie miał de facto wyższy urząd. Jeśli chodzi o te akcje, a ta akcja, o którą teraz będziemy walczyli, o urząd, który będziemy walczyć, pozwoli nam dobierać właśnie te karty ustaw oraz pozwoli nam umieszczać klientów. Klientów możemy umieszczać w budynkach albo na mapie, chyba że jakaś akcja mówi nam, że tylko na mapie, tak? Tam, gdzie jest symbol kosteczki z orłem, to znaczy, że tylko na mapie. Tylko na mapie i tylko na Republice. Tak, tylko tam tereny kontrolowane przez Republice. Przez Republikę, czyli tam, gdzie jest rzymski orzeł, tak? Oczywiście, na barbarzyńców średnio ich chcemy wrzucać. Także bijemy się o te karty. Bijemy się o te karty i zagrywamy. Jak wyjdą już odpowiednie karty, to wtedy powiem, o co chodzi. Dobrze, wszyscy mają przygotowane karty, więc 3-4. Rozkładamy, kto co zagrał. I pięknie, ponieważ mamy tutaj 0, 2, 3 i 4. Nie bijemy się, nie ma żadnych remisów, więc na razie nie będziemy mówić, co przy remisach się dzieje i tak dalej. To się na pewno jeszcze pojawi. Teraz co należy ustalić? Należy ustalić kolejność. I teraz uwaga, tylko 3 graczy, którzy załapali się na taki urząd, tak naprawdę coś dostanie. Ja, skoro zagrałem
najniższą kartę, będę ostatni i tak naprawdę ja obejdę się smakiem, jeśli chodzi o dobieranie kart, o wrzucanie swoich klientów na planszę, ale no, za nie to... nie poszczęściło ci się w tych wyborach. Nie poszczęściło mi się. Ale za to zamiast pójść na wybory, to ja chodziłem ciemnymi alejkami i rozmawiałem z różnymi łobuzami i teraz mam ich na podorędziu. Zbierałeś pieniądze na kampanię, ale nie na tą, czy jeszcze masz pieniążek. Tak, czyli jeszcze zbierałem pieniądze. Za taką kartę oczywiście za 0 dobieram sobie jedną monetę, czyli już mam 3, ponieważ na dzień dobry każdy ma 2 monety i jeden żeton intrygi, a ja za to, że teraz jestem ostatni, dobrałem sobie drugi żeton intrygi i... tych żetonów później będę mógł używać. Na co? To jeszcze zobaczycie. I teraz zobaczymy sobie, czyli pięknie wam się to ustawia, w pięknej kolejności, ale Jagoda zagrała najwyższą kartę, tak? Czyli jest najsilniejsza. No i właśnie, na tym torze, jeśli chodzi o tor kolejności, Jagoda, że była najsilniejsza, spada na sam koniec, a tak naprawdę na samą górę tego toru kolejności, na prawą stronę. Co to oznacza, że przy remisach niestety, ale nie będzie wygrywała. I tak naprawdę teraz od pierwszego gracza możemy sobie kupować karty i umieszczać klientów. Czyli ja jako zwycięzca tej licytacji... Trybun pierwszy. Trybun pierwszy, tak. Dostaję kartę, którą sobie mogę wybrać albo wylosować zakrytą ze stosu kart. Wybrałam kartę, która pozwoli mi dorzucić 2 legiony, kiedy wystawiam swojego lidera. Mhm. No okay. Lub kosteczkę. Dostaniesz dodatkowe wojska. Fajnie. Dokładnie. I kosteczkę wrzucasz, tak? I wrzucam kosteczkę. Kosteczkę dorzucam do Marii. Okej. Okay. A idź sobie. Tak bardziej do ciebie. Nie chcę z tobą tutaj siedzieć. No jakby nie masz wyjścia. No i zbudowała sobie Wilewa Puli. No. No właśnie. Mary. A dlaczego tam są moje 2 czerwone kosteczki? Ty dorzuciłaś moją kosteczkę? Dziękuję! Skoczyła mi zostało! To się wytnie. Oczywiście, że nie. No to się to... No to czyli... się wrzucasz to do siebie. Zostało Jagoda, mi z wczoraj. Czy dobrze. Teraz jest dobrze? Tak. Dobrze. Czyli teraz kartę wybieram ja. Tak, teraz poproszę tą ostatnią, co jest. O, czyli jednak ty liczysz na ten, że będą fajne łupy. Oczywiście. Ja będę mogła zdobywać dodatkowe pieniądze za wygrane bitwy, jeżeli ja będę atakować. No i oczywiście mogę wrzucić kosteczkę. A kosteczkę wrzucę tu. Albo nie. Kosteczkę wrzucę tu. Czyli na budynek. Maria wrzuciła kosteczkę na budynek i zdobyła możliwość odpalenia specjalnej akcji z tego budynku. Każdy budynek ma 2 miejsca. Pierwsze miejsce, to na które Maria położyła swoją kostkę, daje specjalny efekt tego budynku. Każdy budynek działa w inny sposób. A drugie miejsce mówi, że jest się fundatorem takiego budynku i zagrywając tam kosteczkę, na koniec danej fazy, czyli w ostatniej rundzie, czyli parę razy podczas gry, będziemy zdobywać punkty zwycięstwa. Tak? Tak. No. A ja zaryzykuję i sobie wezmę z góry. I to jest problem, ponieważ to jest tricky, że ryzykuje się biorąc karty z góry, ale my nie wiemy, co on ma. Niedobrze. Tak, no właśnie. Tak, tak. Tak to właśnie działa. Problem jest też taki, że Waldek tutaj może nas obrobić jak chce. Nieprawda. Nieprawda, już przegrywam tę grę regularnie, czyli gra jest gotowa do wydania. To jest wyznacznik, tak? To jest, nie, bo jeżeli autor wygrywa swoją grę, to znaczy, bo zna ją najlepiej, to znaczy, że jeszcze coś trzeba na tym tak, popracować. Nie? Jak autor zaczyna przegrywać w grę i nie jest to przypadek, to znaczy, że już gra jest zbalansowana i można wydawać. To jest... No, no okej, tylko się nie podkładaj, nie? Ale się bez podkładania mogę przegrać, bo to nie sztuka, tak? Sztuką jest... Graj najlepiej jak potrafisz, a i tak przegraj. Tak? Dokładnie. No i teraz co? Teraz, jeśli już wszyscy zrobili, oczywiście teraz, beze mnie... Teraz w tej kolejności można by sobie zasponsorować jeszcze dodatkowe ustawy, jeśli ktoś ma. Oczywiście. I ile to kosztuje? 2. 2. Trochę drogo. No ale to nie ty... Musisz poczekać na swoją kolej. Najpierw A, no tak, ponieważ... Ja nie będę tracić moich pieniędzy, bo ja tam będę musiała płacić za miasto potem. Spokojnie, jeszcze wojny, jeszcze łupy, potem dopiero płacanie. Nadal się obawiam. Zakusie? No to ja zrobię tak, poproszę tę ostatnią kartę. Bo teraz sobie wydam 2, a być może komuś zaszkodzę, być może zwrócą mi się pieniążki. Mówisz. Dokładnie tak.
A to nawet historycznie wyszło, bo właśnie Krasus miał rzymską straż pożarną, jak ktoś się nie opłacił, to nie gasili. Był abonament od ognia. Abonament od ognia. No, była tabliczka. Tu działo ubezpieczenie od ognia, a tutaj nie. A i tam można było działać. No, to jest... Gasimy czy nie gasimy? O, po co na abonament czy nie po co? To nie gasimy, no. Ciekawe, czy to u nas by się sprawdziło. Dobrze, przechodzimy teraz do kolejnej licytacji. I o co tutaj będziemy się bić? O co będziemy się licytować? O funkcję cenzora, który poza tym, że pilnował moralności i listy senatorów, to też nazywał konstrukcję ważnych dla Rzymu budynków, tak? I co możemy zbudować? Możemy zbudować termy. Możemy zbudować termy, które dadzą nam dodatkowe karty. Tak, możliwość uzyskiwania dodatkowej karty, no bo w termach się wszyscy spotykają, można budować wpływy, no i przepchnąć ustawę. Ma to sens. Ma to sens. Możemy mieć świątynię. Mhm. A świątynia jest fajna, ponieważ da nam dodatkowy legion w walce i możliwość przerzutu kości. No, przychylność Marsa na wojnie jest podstawą. I insula, czyli właśnie patodoloperka bajrzy. Czyli zawsze można upchnąć gdzieś jeszcze dodatkowych popleczników, tak. Super, czyli jak komuś zależy na kontroli, to to jest super. Tak. Tutaj wojna, a tu raczej na hamówę. Tak, no niestety większość tych kart są negatywne. Także znowu, oczywiście ta karta, którą wybraliśmy, nam na razie nie wraca na rękę, więc co byśmy chcieli? Wszystko zostało zagrane, tak? To 3-4. No dobrze, i teraz wygląda to tak. Co prawda, Waldek chciałby się bardzo mocno bić o te budynki, widać, że mu zależy. Także my już teraz też wiemy, że trzeba na tym się skupić. Maria zagrała 4, więc jest troszeczkę niżej, a ja z Jagodą zagraliśmy kartę o wartości 1. I tu by się wydawało, że jesteśmy przegrani, ale specjalna akcja z tej karty, efekt z tej karty, mówi, że teraz ja z Jagodą do 1 możemy dograć kolejną kartę. Musicie. Musimy, nawet. Musimy dograć kolejną kartę. No i jest szansa, że możemy przebić. Dogrywamy. I teraz odsłaniamy. Proszę bardzo. Czyli teraz wiemy, że Jagody ten cały wpływ to jest 6. Jeśli chodzi o mój wpływ, to jest 5. Tak samo jak wpływ Waldka. No i teraz, jeśli mamy remis, to przechodzimy z powrotem na ten nasz cały tor kolejności i patrzymy, kto jest bardziej po lewej stronie. I wychodzi na to, że ja. Tak. Także ja będę jeździć 2, więc Waldku, przykro mi, ale nie zbudujesz budynku. Możesz się zadowolić jakąś patodeweloperką rzymską, jak to powiedziałeś. O, przykro. No. Tak, ale to my będziemy budować. Czyli Jagoda zaczyna. Najpierw Maria dostanie intrygę za to, że była, widzicie, niby 4. Pominięta. Tak. Niby wysoka karta, ale można nic z niej. Ale można nic z niej. Niby wysoka, a jednak niska. A też chciałem zagrać całą 4 i mówię, o, to będzie wysoko. Ja zbuduję świątynię. Świątynię? Oczywiście. Proszę bardzo. Że Rzym potrzebuje świątyni. Oczywiście, że tak. Żeby było historycznie, to ją postaw na Kapitolu. Proszę bardzo, świątynia na Kapitol. I oprócz budowy wrzucam... Kosteczkę. Kosteczkę. Może na przykład do tego budynku, który właśnie powstał. Oczywiście. I to by miało sens. I dostajesz pieniążek. I jeszcze pieniążek masz. Mhm, jeden. Więc elegancko. Ja wrzucam na świątyni. Żeton jest mój. I pieniążek. I pieniążek. Proszę bardzo, a teraz ja. Także z tych 2 budynków, które tutaj zostały, szkoda, że to spadło, ale to ja w takim razie dalej się pobawię w patodeweloperkę. Czy jest jakieś dedykowane miejsce? Nie, nie ma. Dobrze. Ja zrobię tak samo, no bo przecież w tym jest sens. No i ja, jako że szedłem 2, to nie dostaję już dodatkowych pieniędzy żadnych, tak? Jeśli chodzi o 3 osobę w tej akcji, ta, która się nie załapała na stołeczek. Nie załapałaś na stołeczek, ale zawsze się można załapać. Może to jednak jest moje mauzoleum. O, fundator się znalazł. Fundator się znalazł, tak, bo to jest, to moi przodkowie leżą, tak. No dobrze, i grobowiec. Maria nie dostaje nic, tak? Dostałam. Tak, dostała intrygę i będzie ją mogła wykorzystać. Dobrze, czyli teraz będziemy rozpatrywać wojnę. I o co się bijemy, jeśli chodzi o wojnę? No, bijemy się o Sardynię i o Sycylię. O Sardynię i o Sycylię, ponieważ tam są barbarzyńcy. Chyba, że to olejemy i barbarzyńcy przyjdą do nas. No ale wtedy będzie klops. Dobrze. Wystawiamy, co ja bym chciał. Chcesz dostać w ciry. Od ciebie. Przypomnij sobie, co było wczoraj. Zanim zaczniesz stawiać propozycje bez pokrycia. Dobrze. Proszę państwa. 3, 4.
Okej, czyli wychodzi na to, że ja jestem main leader, jestem pierwszy. Nie, nie jesteś. Jeszcze nie. Na ten moment wy musicie dograć swoje karty. No i zobaczymy, o co tutaj będzie, tak? Kombinujcie, kombinujcie. No i na 3-4. No dobrze, czyli wychodzi na to, że Maria będzie tutaj pierwsza. Ja będę drugi. No dobrze, ustawiliśmy kosteczki kolejności, czyli właśnie jak będziemy teraz robić te wszystkie swoje rozkazy wojenne. Dobra, to sobie weźcie kasę. To tak, ja biorę 3. Maria bierze 3, czyli już złotą monetkę dużą. Ja biorę 2. Ja dostaję 1. Proszę bardzo. A Jagoda coś dostaje? Uśmiech bąbelka. Taki ten. Intrygę dostaje. Bo nie załapała się. Tak. A już ci dałem, czy nie? Nie. Na pewno nie? Na pewno. Wydaje mi się, że ci dałem. A już miała na samym początku jedną. Tralalala. Już oszukuję. To jest intryga, a nie oszustwo. No dobra. I się wrzucamy. Pierwszy konsul, tak. Gdzie idziesz? Dobrze. Więc nie robi mi to różnicy, gdzie pójdę. Pytanie zresztą jest, a gdzie jesteś? Tutaj. Czyli Maria będzie się chciała bić z barbarzyńcami. Idzie no, na dokładnie. Ptolemeusza. Tak. Dobrze, to ja sobie umieszczam legion. Tak, to jest twój legion. Tak, który się należy z zagranej karty. Ponieważ jak też widzieliście, to na każdej karcie znajdują się symbole legionu i one mają znaczenie właśnie teraz, w tej fazie. Dokładnie. Kupuję sobie jeden stamtąd. Tak, czyli rekrutujesz ty. Dokładnie. Tak. Więc oddaję pieniądz. No to już jest 2. Dlaczego jeden? Ponieważ na każdym takim rejonie, powiedzmy to jeszcze barbarzyńskim, przy nazwach tych danych regionów są takie tarcze, takie celtyckie trochę, nawet bym powiedział, jajeczka. No i właśnie za każdą taką tarczę trzeba opłacić danego żołnierza, żeby chciał się tam bić, trzeba im zapłacić żołd. No i teraz nie wiem, czy sobie przetransportować kolejnych, czy nie, ale nie będę tego robić. Mhm. Zostawię sobie 2. Chociaż nie wiem, bo ty będziesz mógł mi usunąć ich. Albo Jagoda. No, to jest kwestia pamiętania, kto jaką kartę brał, proszę pani. Jagoda może transportować. Ja mogę? Tak. Tak, ona to jak wzięła. Jak się spruł. A to ty wzięłaś? Ja, no, ja nie pamiętałem, kto brał, ale przyznałaś się teraz. Ale Jagodzia mi tego nie zrobi, bo jest miłą koleżanką. Aha, to tak. Zobaczycie dalej. Zawsze może przyjść do mnie i możemy się podzielić punktami, a nie, że będzie robić mi takie hamowy. Więc ja zostaję tak, jak jestem. I absolutnie nic więcej tu już nie będę dokładać. Co jeszcze warto wspomnieć? Maria wrzuciła takiego ważniejszego, większego lidera militarnego. Mógłbym pomóc jej w tej kampanii, ale to już taki bardziej cinki wejdzie. Taki pomniejszy. Ale jeśli sam teraz pójdę podbijać jakieś obce tereny, no to mogę wrzucić tego fajniejszego lidera. I gardzę twoją pomocą. Pytanie teraz bardzo ważne, czy ktoś będzie chciał wesprzeć mnie, jeśli chodzi o walkę z Kulczasem. Nie wiem, dlaczego kojarzy mi się to z Gulczasem, ale czy ktoś chce się bić z Gulczasem? Znaczy, wiadomo, ale że ja z chęcią. Tak. Wiadomo, że ja chcę, bo on zagraża bezpośrednio moim ziemiom, tak? No tak, ponieważ tak to on ci sprzątnie. To co, idziemy na Gulczasa? Ja tam pójdę, tak czy inaczej. Tak. No okej. Okay. Także ja tutaj idę i proszę państwa, ja tutaj z mojej karty wychodzi na to, że wrzucam jeden legion. Waldek jaką kartę zagrał? No trójkę, ja będę miał 2. Trójkę, czyli 2. Czyli łącznie będziemy mieli 3 siły przeciwko... 3-3. 3-3. I rzut kością? A, nie bardzo. Dlatego ja chyba jeszcze wydam talent, ponieważ te pieniądze tu są talentami. I zwerbuję sobie... Dokładnie ten, tak. Dobrze płacę. No i co? Więcej nie mogę niestety zwerbować. Możesz. Mogę przeciągać, oczywiście. Mogę przeciągać, tylko okej, nadal, ponieważ w walce będziemy rzucać kosteczkami, nadal los może być przykry dla nas. Nie zadbałeś o przychylność. Nie zadbałem sobie o przychylność, kto inny mi to sprzotnął sprzed nosa, Jagoda. Także dobrze, zrobimy jeszcze raz, czyli pokażemy wam, jak można przyciągać do siebie wojska, czyli ja wydaję dodatkową sztukę złota, dodatkowy talent, żeby przyciągnąć sobie dostępnych żołnierzy w garnizonie do siebie. Czyli na przykład tego, który tutaj znajduje się obok, przyciągam go do siebie. Masz 3-3. 3-3. Aha, i teraz masz tak, i teraz mam do czynienia z Jagodą, która będzie musiała kogoś wspierać. Nie musi. Nie musi. Ale dziewczyny obiecały, że sobie będą pomagać.
Nic sobie nie obiecałyśmy. To była luźna sugestia. Luźna sugestia. Jak to znajdę, to wam wkleję tu. Zawsze może przyjść do mnie i możemy się podzielić punktami, a nie, że będzie robić mi takie hamowy. Teraz pytanie, ty sobie tam zakup poradzisz, czy... Nie? Mam ci wesprzeć, nie poradzisz sobie, no nie. Dobra, to uwierz mi, zmiażdżymy. Że... Zmiażdżymy ich. Dawaj dwa legiony. I tak się współpracuje, proszę bardzo. To już nawet nie ma sensu nic ściągać. A czy wydaje mi się, że tutaj jest chyba... 5 do 3 to... Tak, tu jest sprawa załatwiona. Overkill to. Tak, tu jest sprawa załatwiona. Z taką przewagą oni po prostu nie mają szans. I teraz Jagoda. Tam... Chodź do mnie, zabieraj im i na nich idą. Tak, idziemy, wy dostaniecie wciry, a my będziemy tutaj. Mhm, teraz jesteś taka koleżanka, bo nie masz wyboru i musisz wybrać. Tak, ponieważ... Wybieram mniejsze zło, ale nadal zło. Jagoda, dwa legiony tam. Tak, Jagoda, dwa legiony, ponieważ... Ostatnia osoba w kolejce musi się do kogoś dokoptować. Nie ma innej opcji. Dobrze. Jeśli wszyscy już się rozstawili... To teraz ja mogę się wrzucić. Tak. Chociaż nie wiem, czy mi to coś da. No da się, punkt. No. Elegant. Okej, ponieważ to, co teraz Maria zrobiła, czyli zwerbowała kolejnego dowódcę militarnego, którego miała skontrolowania budynku. Ona jest... Dokładnie. To jest ten ród, który ma tradycję wojskową, nawet taki pomniejszy, jakiś młody, ale niech się sprawdzi nie w biznesie, tylko na wojnie, tak? W biznesie wojennym. Czyli zawsze go kijem wypychają tam, gdzie i tak wiadomo, że jest wygrana walka i... Znaczy równie dobrze mogła podzielić swoje dwa legiony, jeden dać tu, drugi dać tu i komuś pomóc, tak? Bo to na razie to jest taka rozgrzewka. Tak. Ale jeszcze jak będziemy walczyć z takimi gościami, którzy mają po 4... No to już wtedy będzie gorzej. Wtedy będzie gorzej. Ale wybrała pewniaka. No i co? Możemy teraz rozpatrywać nasze kampanie wojenne, rozszerzać tak. Republikę. Tak, tak. Także no, rozpocznijmy sobie od najwyższego urzędnika. Czyli ode mnie, więc rzucam kosteczkami. Tak, tam są kosteczki. Tak. Rzucam kosteczkami i w razie czego najpierw zliczmy siłę. Tak. Najpierw zliczmy siłę. Jeśli chodzi o ten region, może tak, rozsunę, żeby było lepiej widać. Widać tutaj wszystko. 4 do 3. Jeśli chodzi o barbarzyńców, znajduje tu się lider barbarzyńców, czyli na jego karcie patrzymy, są dwie tarcze. To daje mu 2 punkty do siły. Oraz znajduje się jedna tarcza na tym regionie, czyli barbarzyńcy mają siłę równą 3, a legionów jest 4, czyli jest 4 do 3, ale jeszcze jest oczywiście los, czyli to nie jest do końca tak, że bitwa jest wygrana. Mogę jeszcze przerzucić moje kostki, ponieważ byłam pierwsza, więc rzucam. No i proszę, i wygrałyśmy. Jej! Tak, ponieważ w tym momencie oczywiście dokładamy barbarzyńcom 1 do siły, dokładamy 2 siły do legionów. Jeśli byłby remis, to i tak mamy wtedy kampanię zaliczoną. Tak. Zbiliśmy. Dużych strat, tak. Tak. Ale się udało. Ale teraz właśnie, trzeba policzyć straty. Nie, to jest proste. 6 do 4, czyli 2 legiony zostają. 2 legiony zostają. To zabijmy Jagody. To są nasze legiony. Nasze legiony, naszej republiki. Proszę bardzo. O, bardzo dziękuję. Na pamiątkę pokonany Ptolemaios. Bardzo dziękuję. Za pokonanie jego dostaje 1 pieniądz i 2 punkty zwycięstwa, a Jagoda dostaje 1. Oczywiście. Tak, możesz oddać na 1 pieniądz, wtedy dostaniesz to swój punkt. Na razie nie będę się dzielić. Chytrus. Dobrze, także jak tutaj widzicie na karcie, ten, który miał tego większego... I jeszcze kosteczki przecież muszę powrócić. I teraz administracja. No właśnie. Już jest rzymska. Tak, to... i muszę kosteczki wrzucić tutaj. Tak, tak ponieważ... Więc ja wrzucam sobie tutaj 2. Już masz tą administrację swoją. Mhm. Tylko punktu nie zasłania, bo się potem Dobrze, ja przesunę. I ja 1. I Jagodzia 1. Tak jest. Dokładnie. I tak to wygląda, ponieważ zawsze ten, kto miał tego głównego swojego lidera militarnego, zdobywa większą wartość, wyższą wartość z karty właśnie takich barbarzyńców, no i wrzuca swoich 2 klientów. Ci wszyscy, którzy mu pomagali, teraz. I już Maria ma coś wykombinowała z karty. Tak, że mogę właśnie dzięki temu, że ja byłam atakująca i wygrałam kampanię, mogę zdobyć 3 złota albo oddać komuś te 3 złota i dostać 3 punkty zwycięstwa. Znalazł się do super skarbiec, nie zdążyli wywieźć. No to masz 3. I to jest ciężkie! To jest ciężkie, ponieważ mam 3 i mogę komuś oddać. Znaczy nie komuś. Rozdzielić. Jagodzie, bo tylko Jagoda z tobą szło. Mogę rozdzielić to Jagodzie. Więc ja rozdzielę ci to. Dziękuję. Doceń. A ja dostaję 3 punkty za to, że byłam taka miłosierna. Jeszcze będą wbijać sobie kosę w plecy na bank. Na 100 000%. Ale to zaczynamy z tymi kosami? Bo ja chyba zacznę.
Co, teraz mi coś tak. robisz hamówę, tak? Nie! Kiedy umieszczam swojego klienta, tak. umieściłam go na Sycylii, mogę usunąć klienta z budynku i wstawić tam swojego. Mhm. Więc wiem, że jesteś gościem, ale nie wiem, uprzedzali czy nie. Uff! Już myślałem, że się pchasz w gips, ale widać, że... No muszę na budynek, bo on tam patodeweloperkę robi, absolutnie nie ma opcji. No cóż, dobrze, bijcie się, bo chciałabym punkcik od was. Przypominam, Waldku, że ty nie możesz mieć pretensji, bo to twoja gra. Nie, to wiesz, to zawsze jest... Ty miło widzisz, że ktoś potrafi używać kart, tak? Kto o. się... No, no. Kto się dostają. Czyli teraz my rozpatrujemy walkę z Gulczasem. Mhm. Ja mam co innego w głowie. Ja też. De facto mamy tutaj zwycięstwo, ale zawsze musimy rzucać. Pytanie, po co? Żeby ile... określić, ile będzie strat, nie? Tak, tak. No i taki rzut nie do końca, chyba że... Się nie umie rzucać, się nie rzuca. Że możemy to przerzucać w jakikolwiek sposób. Możemy, ponieważ mógłbym użyć dwie intrygi, żeby to przerzucić, ale nie do końca chcę. Dlatego, jeśli chodzi o naszych barbarzyńców, to w tym momencie dwie tarcze z karty plus jedna z regionu plus dwa daje to 5 tarcz. Tak. Jeśli chodzi o naszą siłę, jest to 6. Czyli niestety, ale zostaje tylko jeden legion. No to widać, że to były niedoświadczone wojska i tak coś nie za bardzo im wyszło. No właśnie. Ja teraz mogę się z was śmiać. No nie do końca, ponieważ jeszcze zbieramy tutaj profity naszej działalności kampanijnej, która mówi, że ja dobieram jeden talent, dziękuję, dobieram, poproszę mi dać 2 punkty zwycięstwa, a Waldek dostaje 1 punkt zwycięstwa i dodatkowo ja swoje 2 kosteczki tutaj wrzucę. Proszę bardzo, a niech sobie ja oni tam będą. Punkt zwycięstwa, bo tak, przecież ja tam byłam. Dostajesz, tak, ty też dostajesz, tak, o. jak najbardziej. I teraz chciałbym jeszcze użyć karty, ponieważ umieściłem klienta. Tak. Także ja używam takiej właśnie karty, żeby wywalić z budynku. Oczywiście gracza przodującego. Czyli... Nie możesz mnie wywalić, ja ci płacę 2 i spadaj. Okej. Okay. I dokładnie o to chodziło. Także proszę tą kartę dać na discard. To był ja ci tego nie oddam. To był Bad Omen. No i co? Mamy kampanię przeprowadzone skutecznie. Także Republika Rzymska rozwinęła się. Wezmę sobie Gulczasa na pamiątkę. Tak, wezmę sobie Gulczasa na pamiątkę. Jeśli Republika Rzymska będzie rozwijać się dalej, to między innymi dołączą do nas kolejne regiony, czyli ludy z podbitych krain będą chciały się zaciągać na wojenkę. No i co? No teraz przechodzimy do kolejnej fazy. Tak, i teraz jest taki ktoś, kto się nazywa operator, działa sądowniczo. Trzeba określić, kto tutaj się stara, by zostać dyktatorem. Bo to jest coś, no czemu starali się zapobiegać, tak? Nie po to wygnali króla, żeby to miał być znowu jakiś jedyny władca. No to bijemy się operatora, tak? Tak. 3-4. Czyli mamy 0 do 2, do 2, do 3. I teraz pytanie, czy ktoś coś zagrywa jeszcze do tego? Ponieważ jeśli dziewczyny teraz rywalizują ze sobą, ja mam pierwsze miejsce, to de facto jeszcze, jeśli miałyby odpowiednio dużo intryg, ale chyba nie mają z tego, mają, co widzę. Mają, każda ma po 2. Każda ma po 2, więc nadal de facto... Nadal będziemy mieć remis. Nie, de facto jeśli się skumają razem ze sobą i jedna z dziewczyn przekaże swoje intrygi drugiej... Czego nie zrobią, ponieważ to by było słuchanie się mnie i moich genialnych rad i to znaczy, że wygrana rozgrywka, jeśli by należała do nich, to tylko i wyłącznie dzięki mnie. Mm-hmm. Mogłyby sobie oddać teraz te intrygi, żeby dodać 2 do wartości swojej karty. I wtedy któraś by mnie przebiła. Mary, a ja bym ja się z wielką muszę chęcią zemścić. Usunęła mu kosteczki zewsząd. To zróbmy tak. Dasz mi 2 intrygi. Wiedziałem, że to się od tego zacznie. Dałam ci 3 złota. Tak, ale ty masz najwięcej punktów. No. Mamy to wspólne zwycięstwo. Jest. To jest nasza wspólna decyzja. Tak. Naszą wspólną ale decyzją. Ale on też ma, on też sobie doda. Cicho, cicho. On sobie doda 1 i on jest przed tobą, więc on i tak będzie miał więcej. A jak mu ukradnę? No nie możesz mu ukraść. Jak? To jest właśnie ten problem, to jest to. No. To co? Chcecie stracić swoje 4 żetony, czy nie? Jezu, jak ty mnie wkurzasz czasami. Znaczy tak, bo on wtedy by miał 4, ty tak. byś miał 4. A my stracimy nasze intrygi. A mogą się jeszcze przydać. A mogą się przydać. Tylko z drugiej strony on nas będzie wywalał.
I wywali mnie na pewno. Strasznie bym się chciała pozbyć tych żółtych kostek z planszy. Ja też. Żeby ich w ogóle nie było. Wiesz co, Mary, wspólną decyzją... Podjęłaś wspólną decyzję, że... Dajmy Zakowi szansę na tą rundę. Nie chociaż raz tak, się po łebce. No. Bo on taki okay. FIFA Rafa do przodu. A potem płacze. No to co, to nic nie zmieniamy w takim razie nie. I ja dostaję konsula. Ja dostaję konsula. Pretora. Pretora, tak. Pretora. Przepraszam, ja dostaję pretora. Pretora. Tak. To ty jesteś od tego, żeby historycznie bić to nas liniką po łapach. Ja moją intrygę poproszę. Okej. Okay. Generalnie tak. Wszyscy oprócz mnie dostają intrygi. Tak. Dokładnie. A ta osoba, której zdejmę teraz kosteczkę, dostanie dodatkową intrygę. Tak, bo mogę już wziąć? Bo jesteś chamem i prostakiem, więc wiem, że mi usunie. A wtedy będę mogła grać przeciwko tobie. Tylko ty właśnie wystrzeliłaś w tych punktach, ponieważ Jagoda jak zawsze ci pomaga i Jagoda jak zawsze na tym wszystkim wyjdzie jak Zabłocki na mydle. Gdybyś nie był taki, jaki jesteś, to mógłbyś być ze mną na punktach, ale nie. Ja zrobię tak. Nie podoba mi się, że masz to mauzoleum, więc... Spadaj. Tak myślałam. Spadaj z tego mauzoleum, dobierz sobie intrygę. Na mauzoleum ja się tutaj z miłą chęcią wrzucę, także poproszę ten żetonik. Dziękuję. Okay. Jeszcze cię dojadę. Także to było wszystko, jeśli chodzi o pretora, tak? Igrzyska. Igrzyska, czyli teraz będziemy organizować igrzyska. Zobaczymy, kto będzie najfajniejszy. Tak? Raz, dwa, trzy. Żebym czasem nie przegięła. Ale okay. Dostaję jeden pieniądz. Tak. Dziewczyny, ponieważ Jagoda też zagrała zero, dostają po pieniądzu. No i tak naprawdę dalej możemy wrzucać swoje kosteczki. Jako, że Waldek wygrał, może wrzucać gdzie bądź. A miejsce w budynkach jeszcze jest. Jest, owszem. Jest miejsce w budynkach. Usuń mu. Nie, czemu? No usuń mu. Przecież... Tak się w to nie gra. Oczywiście, tak się w to gra. On ma pato deweloperkę i jeszcze... Ale z drugiej strony możesz powiedzieć, to jest moja gra, zmieniam zasady. Nie, to... Ale ja mogę go po kostkach kopać. Ale już to już, co gorsze, są spisane w PDF-ie, więc to jest ciężko, tak? To nie ten etap. To wcześniej można było tak powiedzieć, nie? Można zmienić albo wszyscy, którzy dostali... Na czwóreczkę. Tak, ponieważ wszyscy, którzy dostali PDF-a, mogą zaraz wąchać kwiatki od spodu. Taka chamska gra. Czyli oczywiście zawartość kart, którą zagraliśmy, zdobywamy tutaj punkty sławy, uwielbienia, czy czegokolwiek innego, co dostajemy. Lud mnie kocha. Tak. Chleba i igrzysk. Dla ciebie na 4, a dla mnie na 3. My proszę nie potrzebujemy bardzo. Poklasku. Tak. Aha, i dalej wrzucamy swoje kosteczki. Ja byłem drugi, więc jako druga osoba mogę jedynie wrzucić się na mapę. Pozwolisz, że razem będziemy punktować wyższą wartość z tego terenu. No po to to jest. Także ja bym chciał się na przykład wrzucić, a powiedzmy, że tutaj. Okej, tutaj wrzucam swojego klienta. Ja i Mary mamy remis, ale jestem na to, że kolejności wyżej, dlatego bardziej ja z lewej. Mogę się wrzucić. Tak, gęsto się robi. Tutaj gęsto? Proszę cię. Jeszcze nie, ale... Jeszcze będzie. Trzeba nowe lądy podbijać. Idę do was. Super. Głód ziemi. No. No i teraz przechodzimy do tej części. A ja coś dostaję za to, że nic nie robię? No, intrygę. Wzięłaś już, czy nie? I teraz trzeba płacić. No, niestety, ale przychodzi to, co przychodzi najgorzej. Mhm. Dla każdego zarządcy, między innymi budynku. Musimy płacić za budynki, tak? Tak, no i w pierwszej turze jeszcze jest ok, bo płaci się tylko jeden. Mhm, jeden za kosteczkę, więc tak. Ja już od razu oddaję dwa. Tak. Ja również. Ja nic nie muszę. I za igrzyska też trzeba zapłacić. I za igrzyska. Jeśli chodzi o igrzyska, razem z Waldkiem jesteśmy na pierwszym torze, więc musimy zapłacić po jeden. Po jeden, tak. No okej. Okay. No lud teraz... nas kocha, ale to idzie w dwie strony. Tak, no i teraz dochód w pieniążkach i punkty zwycięstwa, więc Jagoda, tak, czyli zielone, to tak, zarabiasz jeden z Sycylii, bo z Italii nie zarabiamy. Także mamy jeden dla Jagody. Pieniądz. Tu jest pieniążek też, no, ale lepiej pieniążek, a potem liczymy ci punkty, tak? Dobrze. No masz tak, z budynków masz dwa. Mhm. I teraz masz w Sycylii, czyli już 3, plus 2 to 5, to 7 i tu jeszcze 8 punkt, tak? 9. 9 punktów. Bo mamy remis tam. A, faktycznie. Okej, 9, czyli na 10 jesteś. Niedobrze. Czekaj. Bardzo dobrze. Bilej, tylko na chwilę. Teraz ja. To. Teraz Mary. Tak. Mary też jeden pieniążek. Czyli ja biorę dwa pieniądze. Tak, jesteś i na Sardynii, i na Sycylii. I teraz twoje punkty, tak? 1 plus 3 to 4, plus 2 z Lukanii. 12.
Czyli ta przewaga, która była taka duża... No już nie jest taka. Już się zaciera. Już nie jest taka duża, tak. Dobra, Zaku, jeden pieniążek. Tak, ja dostaję jeden pieniążek, ponieważ mam podbity tylko... Znaczy jestem na jednym barbarzyńskim... Byłym barbarzyńskim, oczywiście teraz naszym terenie. Jeśli chodzi o punkty zwycięstwa, to z moich kosteczek... Tak, tutaj mam 3... 7, tak? 4, 5, 6, 7. Tak, okay. 7. Bo 7, czyli na 9. Okej, ja też dostaję jeden pieniążek. I też mam 7 punktów, czyli w sumie jestem na 8, tak? Byłbym na 10, gdyby ktoś mi nie zabrał kosteczki z pewnego budynku. Więc takie drobne złośliwości jednak, widzicie, no... Jestem ostatni, ale... I wiem dlaczego. Ale w tej grze nie ma drobnych złośliwości. Nie, ale z tego, co ja widzę, to jest solidarność jajników. I zazdrościsz? Się nie da. Nie da się od razu. No to co? W takim razie teraz przechodzimy do początku, czyli tak naprawdę do drugiej rundy. Zaczynamy drugą rundę. Od czego zaczynamy? Przede wszystkim trochę tutaj musimy sobie porządkować. Karty, które zagraliśmy, bierzemy sobie na rękę. Jeśli chodzi o budynki, to karty oraz budynki, które były niechciane, tak, dostają na siebie pieniążka. Kto je wybierze? Tak. Ten oczywiście zgarnie razem z nim. No i odświeżamy rynek. Także z tych żetonów budynków teraz losujemy dwa i patrzymy, które budynki wyjdą. Także wyjdzie forum oraz bazylika. Mamy bazylikę. Mamy forum, to są dostępne i wychodzą nowe projekty ustaw, co my tu mamy. O, konspiracja. I teraz jeszcze najciekawsza rzecz, czyli według tej tabelki przy czterech graczach druga runda trzech wrogów. Trzech wrogów wyjdzie. A przy okazji jeszcze z tych podbitych terenów, nie, w sumie to nie z podbitych terenów jeszcze, a w samej Italii. Tak. Przeprowadzamy rekrutację do wojska. Nowy pobór. Dokładnie. I teraz patrzymy, kto tu teraz będzie chciał przeszkodzić naszej republice. Nerwowo to sobie. Po pierwsze, Vercingetorix. Vercingetorix, przywódca Galów. Jeśli chodzi o Galów, zieloni, proszę bardzo. No. Proszę bardzo. Mhm. Następna karta będzie to Mago. Mhm. Także Mago najeżdża. No. Budzą się. Tak, i ostatnia karta pięknie nam wyszło, czyli... Różne ludy chcą nas najeżdżać. Proszę. No. Powiedziałem, że no, było lekko, to teraz się zaczęło grubo. No niestety, szczególnie z tym panem, który tutaj teraz w Afryce szaleje, to chyba będzie źle. No ale okej. Okay. No ten, kto ma posiadłości na Sycylii. Jest teraz... Ja niestety... się nic nie odzywam. Mhm. No musi... Będziemy się namawiać resztę. Brońmy się. No i teraz możemy... Znowu nowy rok wyborczy. Będziemy walczyć o dobieranie kart oraz będziemy walczyć o wrzucanie swoich wpływów. Nowy rok, nowa ja. Wszyscy mają? Tak. 3-4. Proszę. Czego się nie spodziewałam. Dorzucam do jedynki. Dorzucasz do jedyneczki, czyli Maria będzie teraz na pierwszym miejscu, chyba że ktoś chce coś majstrować. Chcemy coś majstrować, czy nie chcemy? No jakby, co mamy majstrować? Ja wygrałam. No ja z Waldkiem jestem na zero, chyba że Waldek użyje swojej intrygi jakiejś. Jestem bardziej na zero niż ty. Jesteś. Jesteś bardziej na zero. No jestem bardziej na zero. Czyli co, nie chcesz nic? Nie. Nie, okej, okay, dobrze. W takim razie ci, którzy zagrali zera, dobierają kasę. Rozpoczynamy teraz od Marii, czyli Maria wybiera kartę. Tak, zwycięzca leci na koniec toru. Proszę intrygę dla ostatniego. Dobrze, ale ja wybieram pierwsza. I ja sobie wybiorę z dobieraniem kart. Tutaj. I mogę umieścić kosteczkę. Tak. Teraz już wiesz skąd idą, gdzie i które regiony są bezpieczne, a które są bezpieczne inaczej. Tak. Dokładnie. Ale ja wejdę sobie tutaj. Teraz ja dobieram kartę i ja poproszę drugą kartę. Czyli nowych obywateli. Tak. Bycz. I wrzucam sobie kosteczkę. Mogę od razu wykorzystać tą kartę. I chciałabym to zrobić i dorzucić sobie kolejną kosteczkę. Tutaj. To ja biorę ostatnią kartę i też wrzucam kosteczkę. I w sumie chyba ją sobie od razu wykorzystam. Ponieważ
To ja w takim razie chciałbym wrzucić swoją kosteczkę tutaj, a następnie chciałbym użyć tej karty. I ta karta mówi, że mogę przemieścić 3 swoje kosteczki, jeśli one wylądują w prowincji, gdzie nie było żadnych moich kosteczek, to za każdą taką dostaję złoto. Także przemieścimy sobie tę kosteczkę tutaj, tę kosteczkę przemieścimy sobie tutaj. Karta pozwala także mi się poruszać na te barbarzyńskie regiony. Tylko pytanie, czy bym chciał. Znaczy, jeśli będzie wojna i spodziewa się, że tam wygrasz, że Rzym wygra tą wojnę, to jest taki niezły gambit, tak? No. Mhm. Bo to są tacy szpiedzy, wysłannicy, kupcy, którzy tam właśnie budują jakieś relacje. No to powiedzmy, że tak sobie zrobię i za to dostanę teraz 3 złota. Mhm. Okej. Okay. No, imperium handlowe. Mówiłem, no, że on jest ten gość od pieniędzy, tak? No. O to chodzi. Teraz przechodzimy dalej. Przechodzimy do kolejnej fazy. Tak. Może ktoś chce sobie ustawę kupić. No właśnie, chyba że ktoś jeszcze chce wydać swoje ciężko zarobione pieniądze. Jagoda? Nie. Nie. No jest chamska, fajna karta, ale powiedzmy, że na razie pieniądze są chyba ważniejsze. Trzeba utrzymać tych swoich tu wszystkich zarządców budynków. To ja biorę. No proszę. Mam nadzieję, że to nie pójdzie we mnie. Tylko w gracza przodującego. Nie. Bo nie mam co. Znaczy mogę, ale w ciemno, więc w ciemno. Nie chciałabym w ciemno kupować. Ale za to mogę wykorzystać moją kartę i mogę dobrać 3 karty z deku. Jedną sobie wziąć, jedną komuś dać, a jedną odrzucić. I to robię. To robisz, pięknie. I wy sobie możecie robić dalej, ja będę myśleć. Będziesz myśleć. No, przy tym sobie będziemy myśleć. Mamy deala, nie? Jakiego deala? Jak to było? O, Solidarność jajników, patrz co robią. No i właśnie pokazujesz, że to robisz. No. No? Tak. Bez sensu. Zaku, miałeś rację. Że co? Tak, mamy Solidarność Jajników. Tak, miałeś rację. Ale go boli. Chociaż jedną rozgrywkę chcą wygrać. No, dobrze. Ustawianie budynku. Tak to nie od razu Rzym zbudowano. Ale po kolei. Czyli wychodzi na to, że ja mógłbym dograć intrygę. Ale Maria też ma intrygi. Ale jeszcze Waldek może dograć kartę. Czekaj, co tam A, bo jeszcze Waldek może dograć kartę do jedyneczki swojej. No, nie będę się bawił w zakrywaniu, bo tylko ja dograłem. Okej. Okay. Piąteczka. Czyli piąteczka na piąteczkę. W takim razie ja bym chciał zagrać intrygę. Odrzucam 2 intrygi, żeby dołożyć sobie 1 siły. Ja też. Czyli Maria też traci 2 intrygi. I też dokłada sobie 1 siły. Nie mogę znaleźć. Więc też dokłada sobie 1 siły. No teraz sobie też dołożę. No i Waldek, żeby zbudować. Proszę bardzo. Damy wszystko. Czyli też zdobywasz sobie 1 siły do tego. A, żeby pokazać. Okej, okay, czyli na to wychodzi, że mamy 6. 5. Czyli mamy 6 do 6. Do 5. A Jagoda? A Jagoda sobie leży tutaj. Okej, okay, z 2. Pysznie. Czyli Zaku jest 3. Tak, ja będę 3, ja nie będę budować. Nikt jakieś intrygi, ty nic nie chce jeszcze robić? Dobrze, to ja ten. Forum poproszę. Forum. Proszę bardzo. Jeśli chodzi o forum, będzie można zwiększać siłę swoich kart. Tak. Tak. Ponieważ, wiadomo, wpływy polityczne, tak? Rozumiem, że tu. Tu, tak, tak. Nie, to ja wezmę sobie termy. Mówisz, że jednak. Dokładnie. Biorę pieniądz, który jest na termach. Tak. Subwencja. Wkładam kostkę tutaj i biorę to. Mogę to wykorzystać od razu. Tak. Więc ja to od razu wykorzystuję i poproszę jedną kartę w ciemno. To ja w takim razie tylko mogę umieścić klienta. Tak. Dobrze. W takim razie ja bym chciał go umieścić tam, skąd w sumie go wziąłem. Ale mam jeszcze taką kartę, która mówi, że jeśli umieszczam klienta w prowincji, mogę wybrać przeciwnika i dołożyć tam jeszcze jedną kosteczkę. I ten przeciwnik dostaje ode mnie jakiś bonus. Także ja w tym momencie niżej ode mnie jest Jagoda. Ty jesteś niżej. Niżej od ciebie jest Waldek. Dostajemy w ciry, wiesz? Punktacji. Znaczy ja już biorę pod uwagę, jakbym wygrał, więc Jagoda po prostu jest niżej. Jakbym wygrał. Po prostu jesteś szowinistą i tyle. Tak. Dobrze. Ja się dokładam tutaj dodatkowo, a na mojego przeciwnika wybieram Jagodę. I teraz albo możemy dostać po 2 złotka, albo możemy dobrać kartę, ale ja wybieram kartę. Ponieważ na kartach, no nie mam żadnych kart, a jakieś tam chciałbym mieć asy w rękawie, tak? I stawiam na to, że Jagoda też dobiera tę kartę. Wojenko. Teraz będziemy się bili. Proszę bardzo. Naprawdę? Naprawdę.
Naprawdę będziemy Mary, będziemy się naparzać. Będzie grubo. Mhm. No, generalnie jest trzech dobrych liderów, a nas jest tylko czwórka. Proszę bardzo. Czyli do tego dogrywamy kolejne teraz karty. Proszę bardzo. Dorzucam dwie intrygi, żeby... Cztery, przepraszam, żeby zwiększyć... Żeby zwiększyć się o dwa? Tak. Mhm. Okej. Okay. Także wychodzi na to, że ty jesteś pierwsza, tak? Czy ktoś jeszcze chce coś dogrywać? Nie. Nie, no to Jagoda będzie pierwsza, ja będę drugi. Trzecia. A Waldek dostanie intrygę. No, ostatni. Proszę bardzo. Mary. Jagoda, dostajesz najpierw trzy pieniądze. Tak jest. Mhm. Oczywiście, że idziemy do Afryki. Albo grubo, albo wcale. Ja sobie od razu wezmę dwa. Okej, moi drodzy. Cyk. Chciałabym po pierwsze wykorzystać mój żeton świątyni. Czyli dostaję dodatkowy legion, tak? To sobie przed walką zrób, bo od razu przerzut. Wrzucam legion z karty. Dodatkowo... Pytanie, czy werbować chcesz jakiejś dostępnej puli? Jasne, że chcę werbować. Mhm. Zwerbować mogę jeden, tak? Dwa może zwerbować. Dwa mogę każdy, cztery pieniędzy byś każdy kosztuje. Dwa. Mhm. Mam tego hajsu trochę, więc ja zwerbuję dwóch kolejnych. Za cztery? Pięknie. Tak, za czterech poproszę. Mhm. Bardzo, oni tu już jest trzy. Do sześciu. Trzy do sześciu. Jeszcze musicie trochę uzbierać. Czy Jagoda musi uzbierać? No, bo... no chyba, że i Maria pomoże. Znaczy, powiem tak, bo ja mogę zrobić im hamówę. Trzech generałów i trzy wojny, tak? No. No chyba, że nam barbarzyńcy wiadą. Gdzieś wiadą na pewno. No nie wiadą, bo jak się rozdzielimy odpowiednio. No ale wtedy możemy mieć małe szanse i tak nam wiadą. Okej, okay, zagrywam. No bo ja militarnie to tak se. No jak żeście piątkami poszli na wojny. No tak, mniejsze wartości dają więcej legionów. To jest mówca. To prawda. No to dobre w gadce, ale w boju tak słabo, tak? No. Ale sztylet trzyma, więc coś umie zadziałać, ponieważ rzucam kartę i kiedy wystawiam swojego wodza, tak. Dorzucam dwa kolejne legiony. Tak. No i zaraz będzie tak, że Jagoda sama tą Afrykę będzie w stanie obrobić. Nie, ja do niej też przyjdę. Chodź, Mary, do mnie. Ciepło, drinki, palemki, woda. Afryka. Tak. Dzika. Gorąca Hiszpania też jeszcze czeka. Przydałoby się kogoś dorzucić. No ale ja jeszcze będę dorzucać. Dwóch. Ale oni mają sześciu, a chłopaki będą chcieli zrobić nam na złość, bo to są oni. Czemu z góry zakładasz? Kto to jest uprzedzony, co? No, wiesz, nie wiem, co mówię. Ja w ogóle myślę, kto że... zaczął? Ja myślę, że tu jest zły vibe. My mamy wspólne intencje, żeby rozwijać republikę. Z tobą nie żeby mamy podbijać vibe, nowe. Tak. Ściągnę sobie jeszcze pomoc z Sardynii. Sycylii. 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 No to starczy. Starczy. Jeszcze ci tak. Tam Maria pomoże, to pani. Mary, zapraszam cię na wczasy. 76. Ja muszę poczekać. Dobrze. Widać, że kasy pilnuje, nie? W takim razie teraz ja bym chciał zagrać swojego lidera i chciałbym iść na pana Wercy Getoryxa. Oczywiście, ponieważ tam jest mój klient, ja go muszę bronić, tak? Szpiega wysłał do obozu wroga. Dorzucam sobie jeden legion, ale dodatkowo zagrywam taką kartę, która pozwala mi nawet tych zwerbowanych już legionistów przesunąć przez trzy prowincje. Także myślę, że raz, dwa... Ale jak? Szarych nie możesz przesuwać? Oczywiście, że dzięki tej karcie mogę. No to co? Dobrze, okazało się, że można jednostki przesuwać tylko przez Rzym. Niestety. Także ja stwierdzam, że moją kampanię jednak Wercy Getoryx sobie poczeka, a ja swoją kampanię chciałbym przeprowadzić tam. No to właśnie rzucam tę kartę i zabieram dziewczynom trzy wojska. Ale dbasz o tych swoich klientów? Dwa. Tak, dwa wojska. Dwa wojska przez trzy regiony. Raz, dwa, trzy. Przerzucamy je przez Rzym. Mhm. Okej, okay. I ta karta jest zużyta. Proszę bardzo. No dobrze, mógłbym jeszcze dokupić. I dokupuję ich za jeden, bo przesuwam ich o jeden, tak? Tego jednego. Tak. No. Pomożesz mi tu? Czy średnio? Chyba nie bardzo. Pomożesz mi tu, czy średnio? No bo Wercy Getoryx potem nas trochę dojedzie, nie? No i zagrozi zimowy. Jak mu nie pomożesz, to ja potem pomogę tobie na gali. Jak mu nie pomożesz? Jak mu nie pomożesz. A dlaczego ty taka jesteś? Ty mnie tego nauczyłeś. Ty mnie tego nauczyłeś. Dobra. Pójdziemy lać gala. Dobra,
ryzyk tak? fizyk w takim razie... Inaczej, ja teraz potem. nie mogę... Aha, już potem. Chodź. Potem. Nigdy jej nie wiesz. Zapraszamy do Afryki, mamy drinki z palenką. Nigdy jej nie wiesz, nigdy jej nie ufaj, ponieważ ona zawsze kłamie. Za każdym razem kłamie. Wcale nie. Wcale tak. Wcale nie. Dobrze, zrobimy, bo ja w końcu nie wiem, nie ufam i tak dalej. Więc zrobimy tak, że ja wydam dodatkowe pieniądze, żeby przeciągnąć jeszcze sobie jeden legion. Który jest najbliżej? Wszyscy mają trzy, nie? Ale ten jest bliżej Afryki. Raz, dwa, trzy, tak. Okej, to odciągnijmy od Afryki. To poproszę tego do siebie za trzy. Raz, dwa, trzy. Okay, masz pięć do pięciu, tak, czyli przy pomyślnych wiatrach. Dobrze, to ja w takim razie, ja idę na grubo. To jest ryzyk fizyk. Wydaję dodatkowe cztery i tego proszę mi jeszcze przeciągnąć. Czyli 6 do 5. Dokładnie tak. No tak, bo ja wziąłem stąd, tak? Tak. A jakbym wziął stąd, to bym zapłacił 3. Tak. Raz, dwa, trzy. To ja tak i jeden sobie kasę jeszcze odzyskuję. Idę tu. Dodaję swoich dwóch. Chce mi to mówić swoje z tą Afryką? Drinki z palenką, all inclusive, woda, piasek, ciepło. A Vercingetorix? A będziemy go jeszcze bić. Znaczy, no ja to będzie tak, do was więcej. Ja, to wiesz, to Mary zdecydował, bo to Mary miała możliwość zrobienia tam kampanii. Albo możesz go bić. Ej, właśnie, mogę iść go bić. Możemy Mary pójść razem do tej gali. Nie, ja chcę to na razie. Nie chcesz chronić Rzymu. Nie. Nie chcesz chronić Rzymu. Ty zrób kampanię. Absolutnie. I widzisz? Nie, ja nie mogę zrobić kampanii, jestem ostatni. No właśnie. Dokładnie. Też ja się zastanawiam, no najchętniej bym poszła tam, gdzie jakby jest Maria poszła, jakby, bo bym dostała bo tak, 3 punkty. Tutaj Jagoda ma szansę, a jakby Maria a. poszła Jagoda na... Jagoda sama nie ma szansy. Sama nie mam. Tralalala. Nie mam, bo mi zabrałeś wojska. Tralalala. Bo ty będziesz tam miał punkty, ja nie chcę ci dawać. Dobra, inaczej, ty już zagrałaś, to teraz ja sobie zagrywam, tak? Tak. Jak ona tak grają, to mi zakuje do ciebie. Super. A ja w takim razie użyję swojego żetonu, żeby też się tu przypałętać. W Egipcie nic nie ma, spadaj. Widzisz? Przyszedł na drinki. No jak tak zachęcacie? Dwa legiony lądują za twojego lidera. Tak. Ale najpierw my zaczynamy, nie? Czyli wy tam macie ile? Mamy 7 do 6. 7 do 6. No pięknie. Mhm. W razie czego jest przerzut. W razie czego macie intrygi. Wygrałyśmy. No i okej, okay, ponieważ dodajemy po 2 dla każdego. Czyli i tak zostanie tylko jeden legionista. I w tym momencie przywódca tej kampanii, czyli... Ja. Yeah. Czyli Jagoda, proszę bardzo, zdobywa 2 kasy. 2 złote. Zdobywa 4 punkty zwycięstwa, a ja i Maria zdobywamy po 2 punkty. Bo się przypałętałeś. Bo się przypałętałeś, oczywiście. Jagoda wrzuca 2 kosteczki, my z Marią po 1. Ale wam mogę hamówę zrobić? Od razu, jako że wygraliśmy, tak, to wiadomo, że to już jest rzymskie. Wygraliśmy, ty wygraliśmy. Ja byłem bardzo pomocny w tej kampanii. No Jagoda, ja robisz czy nie? Idę na wesele albo nie idę. Idę albo nie idę. Mam 3 garnitury. Tak, ale wykorzystam jeszcze moją kartę, bo kiedy wrzucam klienta, mogę usunąć do 2 czerwonych. Aha, tego nie usunę. Dobra, nie rzucam tej karty. Zapomniałam, że to jest szare. Nie było. Tak, tak, tak. One już punktowały tutaj, no i teraz my będziemy nie, tam nie, Zaku, masz kartę i zagraj ją teraz. Tak? Na Jagodę. O, proszę. I ty, Brutusie, przeciwko mnie? Kto zaczął? Bardzo dziękuję. To ja chcę powiedzieć tutaj, że zagrywam taką kartę, która mówi, że podczas zbierania łupów wojennych lider musi oddać mi całe złoto, które zarobił. Ale ja już je dostałam, już u mnie leży. I uwaga, i nie dostajesz punktów zwycięstwa za niego. Za to, że rozdała. Skąd ty masz tą kartę? Dostał. Znaleziono i chodziono. Można dawać tak karty? Można. Można. Rozdajesz złoto, czyli to, co normalnie można robić po wygranej wojnie, rozdajesz swoim przybocznym całe złoto, czyli poproszę to złoto dla mnie i dla Mary po jednej sztuce. Dawaj, dawaj. I nie dostajesz za to punktów. Bardzo dziękuję. Dobrze, a wy i tak wydawało głupio mi się, że miałem teraz, więcej nie? pieniędzy. Głupie? Czemu głupio? O jedyno. Chyba nie będziesz miał powietrza w oponach. Lusterek. Jaki lusterek? No dobrze. Jagoda będzie miała nowe lusterka. To przechodzimy teraz do kolejnej wojny, tak? Czy tutaj coś się jeszcze dzieje? Wracają liderzy i teraz się bijemy. Jaką mamy tam siłę? 2, 4, 6, 8, a barbarzyńcy mają tam 5. Także co, rzucimy tylko dla formalności? No. O, no to nie był dobry rzut. To nie był dobry rzut. Czyli zostaje też jeden? Tak, no coś... Ty byś musiał rzucać, wiesz?
kolejny raz. No, ale już za późno. To żeby tutaj trzeba prowadzić kości kampanię. Kości zostały rzucone. No. Tak, wygraliśmy, czyli... Ledwo co. Czyli ja zabieram sobie tego pana Mago, on dołącza do Gulczasa. Tak. No i teraz, ja zdobywam za to dwa, z czego proszę bardzo jeden dla ciebie. Nie, dwa mi daj. Dwa mi daj? Całe muszę ci oddać? No, to więcej punktów dostaniesz. No dobrze, no dobrze, ale mam mało pieniędzy. Ale mam mało pieniędzy. Pożyczymy. Dobrze, dobrze. I co, dostajesz trzy punkty? Nie, pięć. Ponieważ trzy punkty za to, że pokonaliśmy go. I dwa punkty za to, że rozdałem swoje pieniądze. No i teraz mi pasuje to. Teraz mi pasuje. A mi nie pasuje. Trzeba się zdegradować. I o tyle on jest fajny, że nawet osoba z mniejszym liderem niższym też dostaje tyle samo punktów zwycięstwa. Więc to było spoko, tak? Kosteczki do Hiszpanii. Dokładnie tak. No i teraz, żeby wam pokazać. Lider pokonany. Co się dzieje, jak się nie wygrywa. Dokładnie tak. Czyli my robiliśmy najazdy, ale barbarzyńcy też robią swoje najazdy. Czyli barbarzyńcy Vercingetorix atakuje Italię, atakuje nasze ziemie. No i już teraz nie są pod wpływem Rzymu. No i co? Przechodzimy teraz do kolejnej fazy, czyli musimy określić, kto zostanie A kto teraz pretorem. Był pierwszy? Jagoda była pierwsza, to Jagoda powinna być na końcu. Tak. Tak, zapomnieliśmy Jagodę przerzucić, oczywiście. I teraz zagrywamy na pretora. 4, 4, 5 i 2. Czy ktoś coś dogrywa? Czy ktoś coś dorzuca? Ja sobie dorzucę. Ja dorzucę. No, no i nie mam, no. Tego się nikt to nie spodziewał. To daj mi tego jednego swojego, żebym była pierwsza. Nie ma opcji. No nie, to, no, to co? No niestety nic więcej nie zrobię, bo pieniędzmi nie mogę, nie? To co? Waldek pretor, a ja dostaję intrygę. Zaku wygrywa. Nie, skąd? No jak? No nie widać tego na torze. Nie, bo ja mu się zielony z żółtym myli. Ja się będę tłumaczyć jak kaczmar, że jestem daltonistą i nie rozróżniam kolorów. Ja uważam, Waldi, że my już sobie na złość zrobiliśmy, już oczyściliśmy atmosferę. Mówisz? Tak, tak. Usuń go stąd. Tak. A czemu stąd? Ja tylko no, żeby go tu nie było. Żeby nie dostał, bo spunktuje. Ale to jest nasza wspólna decyzja, nie tylko twoja. Przecież gramy wszyscy w kooperacji. Tak, to jest kooperacja, tak. Musimy tak. razem. Ale Waldek wie, kto będzie montował ten film. Ale spoko, to teraz tak. Nie, 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 nie. Proszę bardzo. Nie. Proszę bardzo. Wiedziałam. I dostajesz jeszcze jeden ten intryg. Dostajesz intrygę, brakowało ci intrygi. A wsadź sobie tą intrygę. To nie jest intryga. Nie. Ale teraz, zobaczcie. Ponieważ i teraz banicja będzie i teraz... O, i wszyscy uciekają. Dwa pionki robią wyjazd. Możecie dwa sobie... pionki robią wyjazd. No ale łaj! O. Możemy gdzie bądź, tak? Do barbarzyńskich. Do barbarzyńskich? Do barbarzyńskich, bo jako, że tam, wiesz, masz faktorię handlową, to teraz obstawiaj. Proszę bardzo. Gdzie będzie? Nic nie straciłaś. Jagoda. Co za człowiek, co? No, jestem skłonna wiesz, ci wybacz. Ale... Przez chwilkę dałeś... Ja bardzo źle żemery wyrzuciłeś. Dobrze, świetnie. No. Dzięki. Przez chwilkę dałeś wszystkim po 4 punkty. Jest w Egipcie. No, macie swoje drinki z palenką. Tam. Skopiemy i... Tak. To co? Nie jestem na końcu, tak. I po ostatniej karcie. Cyk. No okej. Okay. Ja dostaję pieniądz. Tak, Maria dostaje pieniądz. I jeśli do tego nikt nic nie dogrywa, to ja jestem pierwszy. W takim razie zaczynamy, więc ja mogę wrzucić swoją kosteczkę gdzie bądź, tak? Tak, nawet w Rzymie. Dzień dobry. Plus 4 punkty. Tak. Zagrywam kartę, która zamienia legiony na moich klientów. Tak. Robię to tutaj. I robię to tutaj. Czyli te garnizony. Tak. Tak jest. Mięso armatnie do piochu. O nie, teraz te drinki. Tak, w Afryce. W Afryce. Oczywiście za igrzyska przesuwamy dalej, czyli Waldek plus? Plus 3. Raz, dwa, trzy, siedem. Ja miałem tutaj trójeczkę, czyli raz, dwa, trzy. I dziewczyny? Dla mnie trzy. Dla Jagody trzy, Maria miała zero. No to się dokładam, bo to Afryka to jednak jest... Czyli te drinki z palenką możesz... jednak... Jakby to powiedzieć, tu już najsilniejsza karta wojny wyszła, a tam jeszcze nie, tak? No właśnie. Na to też trzeba patrzeć. Mhm. No to teraz trzeba płacić. Trzeba płacić, czyli za tak, budyneczki, tak. Proszę Państwa. Mhm. I teraz już płacimy po dwa. I uwaga, teraz jest problem, ponieważ ja mam tylko trzy pieniążka. I ja teraz również mam trzy pieniążki. Płacę za mauzoleum, a tracę to, czyli... Dwa. No i płacisz jeden za igrzyska, bo musisz wydać wszystko to, co masz. Płacę tylko jeden za igrzyska i cofa mnie to o jeden. No też musisz skądś spaść. I to jest... Co? I spadnę i to będzie, obawiam się, bolesny upadek. Czy masz cztery, tak?
No masz 4. Ej, mam 4, zapomniałam o tym. A to nie, żartowałam. No to gospodarz z tego, z igrzysk. Tak, tak, o jeden się cofasz na igrzyska. Wszyscy, tak? Wszyscy opłacili? Waldek opłacił? Ja. 4, ja. Proszę bardzo. Gospodarka finansowa jest, nawet jeszcze mi zostało. Oczywiście. No, nikt nie chciał pożyczać. Ja bieduję niestety. Teraz zarabiamy za to. Okej. Okay. 3 kasy dostaniesz. Także ja dostaję 3. Waldek ja. Też 3. Ja też 3, tak. Maja 2. I teraz co? Będziemy punkty. Zdobywać punkty. Punkty. Zwycięstwa. Mhm. Także, powiedzmy, że polecimy sobie tam od lewej strony. Ja zdobędę... Aha, czekaj, kto był pierwszym? Byłbyś pierwszy w kolejności. Tak, tak. Jesteś ostatni. Także, okej. Okay. Maria w takim razie zdobywa 3 punkty za ten teren. Czyli tu jest razem 6. 7, tak, 7. 7 punktów. Następnie Jagoda. Raz, dwa, trzy. 4, 5, 6, 7. 14 punktów. Bez sensu. Bez sensu. A na mnie się uwzięli i mnie tylko usuwają, przesuwają mnie. 2, 5, 9 i tam masz 11. 11. Mhm. 2. Następnie ja mam 4, 7, 8, 9, 12, 13. Dobrze, czyli co? 14. Komuś no właśnie. Teraz będzie zależeć na wygranej. Dokładnie tak. Czyli co? Rozpoczynamy od nowa. Rozpoczynamy. Ostatnia. Czyli teraz znowu niewybrane, nie ma niewybranych kart, jest tylko niewybrany budynek. Ląduje na nim pieniążek i tak naprawdę odsłaniamy te, które zostały. Bardzo przydatny cyrkus. Bardzo przydatny cyrkus, przyda się nam do kampanii. Tak. Tak naprawdę, żeby bronić swoich ziem. Piękne karty. No, no to hamuwa. Fajne rzeczy wyszły. Ale hamuwa, ale fajne. Tak. Ale to, co jest mniej fajne, tak. To fakt, że musi wejść teraz 3 nowych liderów. Tak. Niestety. Tak. I proszę bardzo, znaczniki. Ci z Mauretanii, ci z Egiptu i ci z Macedonii, tak? Mhm. No plus, że tak powiem, już są u bram Rzymu. Niedobrze. Najbardziej mnie ten wercygatorek zboli. No, co jakby powiedzieć, Galowi już raz Rzym spalili, więc będzie powtórka. Dobieranie kart. Dobre są te karty. No, dobre są właśnie. 3-4. Serio? No, czyli nie tak grubo do końca. Nie tak grubo. Dobrze, Jagoda, wydaje mi się, że nikt nie będzie chciał ciebie aż na tyle przebijać. Czemu nie? Nie? A chcesz? Masz coś fajnego? A, jedyne. Ale my mamy jedyneczki. Ja cały czas zapominam, okay. Że do tych jedynek się dogrywa. No to jest... No dobrze, także co? Piękne. Tak, do jedynek dalej. No i co teraz? I co teraz? Mhm. Ja na pewno będę na końcu, więc dobieram już sobie intrygę. I dobieram sobie pieniądz. 3-4. No i pytanie, czy Waldku chcesz coś z tym zrobić? Znaczy nawet jak zrobi, to ja jestem niżej, więc i tak wygra. To ja... Ja biorę tą... Ja też ją chciałam. No trudno, że ją chciałaś. To trzeba było przybijać. I mogę sobie wystawić kosteczkę. Ale ja zamiast wystawiania kosteczki w końcu wykorzystam moją kartę i zdobędę 3 punkty, zwycięstwa. Mhm, brawo. Ja poproszę kartę z ruchem wojsk. Tą ostatnią, tak? Ta była. Pasuje do siebie. I wrzucam sobie kosteczkę do Hiszpanii. Hiszpanii mówi, że jednak Afryka jest przereklamowana. Ja lubię, jak jest ciepło jak jest i ciepło. Są moi drodzy, ja wam tylko powiem, że nie uzupełniliśmy na górze tych naszych pomocników, legionistów. Ktoś... A, bo insula jest wolna, to my tą insulę sobie weźmiemy. O, proszę. Mm-hmm. No. Zauważył. Głupio, bo gdybym nie zauważył. No. No i można sobie dokupić jakąś... Można sobie dokupić kartę, no ja za bardzo nie mam pieniędzy. Jagoda pierwsza. Ja nie, dziękuję. Dziękuję. Nie? To ja poproszę. Mhm. Proszę. A, dobra. Ryzyk fizyk. Poproszę jedną kartę. Przechodzimy do budynków, czyli zagrywamy teraz na budyneczki. Kto co by chciał? Proszę bardzo. 3-4. A bo Jagoda też rzuciła jedynkę. Mhm. Tak, nie jest jakiś sprytny sam. Jagoda? Raz, dwa, trzy. No grubo. Piąteczka. Niedobrze. No. Niedobrze, ponieważ ja jestem przed tobą. Ale to okej. Okay. To ja se dogram na to intrygę. Jak przed Jagodą? Tak no właśnie w sensie, że gorzej. Czyli co? Czyli wychodzi na to, że ja mam w tym momencie 7? Ja również mam 7. Ty masz w tym momencie 7. Czyli razem Jagoda będziemy budować. Wygrywa remis. Tak. Remis. Jagoda wygrywa remis, czyli ląduje. Mhm. Pięknie. Tak. Podoba mi się to. O, ja będę mogła chociaż dobrze. Kostkę. Okay. To odrzucamy i Jagoda buduj. No tak myślałem, że cyrk weźmiesz. Tak myślałem, że weźmiesz cyrk. Tak jest. Dobrze, to ja buduję teatr w takim razie i wzgórze, znaczy 7 wzgórz zostało zapełnionych w tym momencie. Tak.
I teraz, jeśli umieszczam kosteczkę, to mógłbym odrzucić kartę na efekt z dołu w rogu, tak? Czyli mogę teraz umieścić dodatkowego klienta, ale tylko na mapę. Czyli chciałbym zrobić coś takiego. Znaczy się na Rzym. Tak, czyli ty wierzysz, że ta wojna zostanie wygrana, tak? Przynajmniej tak. No, nie ma wojny. No jak nie ma wojny, a kto tutaj stoi? Tu. No, ale on przyjdzie. Ale on przyjdzie. Proszę bardzo, odrzucam to. Czy ja bym mógł użyć teatru, żeby dostać teraz pieniądz? Przyda się. Na wojnę. Czyli wybieram kolor jakiegoś gracza, znaczy, tak? Nie, no konkretną prowincję. Konkretną prowincję, w takim razie na przykład te prowincje. No, tam jest dwa kolory graczy. No to wybieram taką prowincję, gdzie jest trzech różnych graczy po prostu i dostaję to. Dostawiasz sztukę teatralną i zarabiasz na tym trzy talenty. Dokładnie tak, czyli biorę sobie trójeczkę. O, jak takie złotko tu leży, to już mi jest przyjemniej. Więc ja się wrzucę moją kostką. Tutaj. Mogę mój marker zrobić na sam początek, jak rzucam moją kosteczkę, więc ja poproszę. Wojenko, teraz będziemy się bili. Także zagrywamy karty, na co tam będziemy chcieli się loć i z kim. Zagrywamy? Bita się. 3-4. Ja sobie dogrywam. Maria dogrywa, czyli Maria będzie iść pierwsza, tak? Ja będę iść drugi i Jagoda, a na końcu z intrygą zarobioną, proszę bardzo. I co ci dała ta karta znowu na koniec? No. Tak sobie. Tak sobie. Żebym rzuciła. Żeby rzuciła. Dobra, komitywy macie, więc sztandary macie, po prostu bałagan w tych sztandarach. Ja idę tutaj. Nie? Z mojej karty mogę sobie wrzucić 2 za 3 złota. Pójdę do ciebie. Wezmę jedno wsparcie, bo tu są 3 tarcze. Co, czyli tam tak. To 3 do 6. No to... Ja pójdę do ciebie. Jakby to powiedzieć, mają przewagę. Nie mają. Macie rację, Asterix i Obelix są tutaj, więc... Tak. Znaczy, tam jest zaklinanie rzeczywistości w tym momencie. I biorę sobie tutaj. Zobaczcie, gdyby ktoś tutaj nie osiedlił tych legionistów, to można ich było gdzieś jakoś użyć, no nie? A... No właśnie. Ja nie potrzebuję pomocy, idź tu. To ja w takim razie... Chociaż jeszcze bym mogła jednego zabrać, żebyś ty nie miał. Słuchajcie, żyj w niebezpieczeństwie, a ci myślą dalej... Ale nie zabrać, żebyś nie miał. Ale nie będę taka. Dobrze. Będę taka. To ja w takim razie wrzucam Rzym z jednym. Tak. Oraz kupuję tamtego pana legionistę. W sumie to mogę kupić 2 za 0, ponieważ jesteśmy w Rzymie, tak? No dalej trzeba płacić 1, tak. No dobrze, także zapłacę 2, żeby obu tych panów tutaj sobie przerzucić. I pytanie, czy są jeszcze jakieś legiony dostępne? Wydaje mi się, że nie. Bida z nędzą. No. Bida z nędzą. I rozpaczą. W takim razie z mojej strony to by było wszystko. Przypominam, że jak nikt mi tam nie pomoże, to wszyscy przegrywamy. Problem jest taki, że nie ma wojska do kupienia. Wszyscy są na drinkach. Tak upadrzymy właśnie. No właśnie. Ale... No mogę jeden iść. Zły rzut, a mi rzuty nie idą, co było widać. No to zacznij rzucać jak... A być może już właśnie wykorzystałeś swój limit złych rzutów. Już będzie lepiej, tak? Ile tam jest? No widzisz, nie jest źle. Ale teraz się nie liczy. Nie, ale, tak, ale takim rzutem byłoby 3 do 3. I bym wygrał. Mam, powiem wam, dużą zagrychę. Jaką masz zagrychę? Ja ci powiem tak, jak pójdziesz do Afryki, to ja pójdę z tobą. Pójdziesz ze mną? Mhm. Ale w Afryce nikt się nie bije, tylko w Egipcie. Jak to nie? No w Egipcie, Egipt jest... Ale oni przyjdą. Do Egiptu. Tak. Oni przyjdą i tam się będzie ta loć. Obiecujesz? Obiecuję. Na mały paluszek? No. O matko. No i nie będziesz miał palca. Tak się robi deal. I no i ten nie masz deal, palca. I ten deal tak wam wyjdzie bokiem, że wszyscy przegramy. Zobaczycie to. To od ciebie zależy za pół. Ale ty jesteś prowadzącym, więc... My lubimy, jak jest ciepło. Porno i duszno. Zakup, będziesz tak długo robił przerzuty. Dopóki, żeby nie wyszło i będę usuwał. Mary, ty nie powinnaś wiesz, co zrobimy? Film się przerwie. Ale one się i teraz będzie głosowanie publiczności. Od razu? A tak. Jakiego gameplay jeszcze nie było? Takiego gameplay jeszcze nie było. Ja nie dobrałam pieniądza. To było super. No to... Tak. Cyrk wjechał do miasta, moi drodzy. Bez sensu. I świątynie. Bez sensu. Oni mają 5, a ty masz? 5 do 5. I moje 2 legiony. I elo. I proszę bardzo. Wiedziałam, Jezu. On jest jak taka wsza. Jak się gryzie i tak ile się chce. No to co, Tero? Lejta się. Kto zaczyna się lać? Więc ja zagrywam sobie 2 karty. Jedną kartę możesz na fazę. Dwie czerwone mogę. Więc ja nie rzucam czerwoną kostką i mam -3 tarczki dla nich. Nie, znaczy nie rzucam kostką... Nie rzucasz ich kością. No to czemu moją zabierasz?
Nie zauważyłam. Ja w tym momencie tam mam raz, dwa, trzy, cztery, a oni mają trzy. Mhm. Więc wygrałam. Wygrałaś. No. Ilu usuwasz? Nothing. Bez sensu. Była na to przygotowana. Dobra, ona tam sama walczyła, tak? Tak. Także bierze dwa... Źle obstawiłeś, do kogo się przyłączy. No właśnie. No, bo tak oczywiście... Nie wierzył! Ale za to ja zgarnę więcej. No i to wszystko, i teraz my się bijemy. Znaczy, ja sam się biję, tak? Pytanie, czy wy jeszcze macie jakieś intrygi? Ja mam. Tak? Czyli ewentualnie na przerzut? Ja też mam. Mi pożyczysz, ale ja wiem, że ty mi nie dasz. No nie. No i teraz pytanie. Bo w tym momencie przegrywamy grę. To mam ci dać, czy mam ci nie dać? Bo jesteś ostatnio... No to daj mi jakby... A co dostanę za to? Że będziesz miła dla mnie. Nie wejdziesz mi tu i nie usuniesz mi kostki. Że ci nie usunę tam kostki? I nie wejdziesz tam. Nie wejdę tam? Tak. Że nie... A kim niby i czym? Nie wiem, bo później będziesz jeszcze preatorował i różne inne rzeczy. No dobrze, nie usunę ci tam. To ci jednego mogę dać. Jednego? Tak. Ale ja nie mam, ja chcę dwa. No to zbieraj od innych. No to pytanie, czy Waldek mi dołoży ja za free? Nie mam. Dobra, jak Mary ci da, to ja ci dam też. Okej. Okay. No i mamy remisik. Jest remisik. Uratowana Republika. Uratowana Republika. To wszystko dzięki mnie. Jeżeli wygrasz, to tak naprawdę tylko dlatego, że ci pomagaliśmy. Wszyscy legioniści tak, tutaj... Twoje nieudolne dowodzenie, drogi, jak ta, którą tą kartą zagrałeś? Ceciliusa, Metellusa, Macedonicus. Jakie nieudolne? Oni jak Spartianie własnopiersio obronili Rzym. Ale Sparta tak. upadła. Tak. Nie ma Sparty. Dobra. Coś, ludzie cię zjedzą. Tam wygrałeś, ja nawet wygrałem 3 punkty i 2 kasy. Dwa kasy, 3 punkty proszę mnie dać. No ale jak tu 2 kosteczki są, to możesz się podzielić jeszcze. I dwie. I 2 kosteczki tutaj lądują. To. Właśnie. Umbra jest rzymska. No? Tak, i ten wercygetorek teraz je mój. I Hanno. 2-2. Czyli lipa? Nie, oni mają. A bo wy macie więcej? Więc dwóch zostaje. Możesz użyć tej świątyni i przerzucić ich kość wreszcie. Ej, no właśnie, niech ja sobie tego użyję chociaż raz. No. Czyli zostaje 3, tak? Tak. I wygrywacie. Tak. Tak, wygrywamy. I Hamo? Hamo idzie do Jagoda 4 punkty. Tak. I ja poproszę 2. Waldek też dostanie. A ja 4. O, Waldek rzuca kartę i dostaje też 4. Tak. A ja dostaję 2. No, słuchajcie, bo to się jest trochę zła wiadomość. Dlaczego? Oho. No tak. Tego nikt nie przemyślał. No to tak jakby można powiedzieć, że przejechaliśmy na oparach, jeśli o to chodzi. Tak, zdecydowanie. Tak, tak. Jeśli mieliby jakiś ruch jeszcze dodatkowy, no to wtedy byłoby gorąco. W takim razie jak się biliśmy, to teraz możemy przejść dalej. Czyli teraz wybieramy, kto będzie Hamem Pretorem. Także zagrywamy. Będzie dbał o sprawiedliwość. Dbał o sprawiedliwość. Raz, dwa, trzy. 0-2-2. Czy ktoś chciałby dogrywać coś do tego, proszę państwa? Waldi, masz mi 2 intrygi? A ty co masz? Uśmiech bombelka. Złotówkę, złotówkę mogę ci ale dać. Ja i tak jestem z tyłu, więc 2 intrygi nic ci dziunia nie dadzą. Fakt. Ty jesteś żółty. Handluj z tym. Ja swojej żonie nie usunę, bo obiecałem. Czy my przesunęliśmy? Tak, przesunęliśmy. On mi usunie. Zrobi mi na złość, zawsze robi mi na złość. To kto wygrywa Zaku? No. Ja wygrywam. Zaku wygrywa. My mamy po intrydze. A więc Zaku ma 1, a ja mam 2. Poproszę pieniążka. Okej. Okay. Maria dała mi w tym momencie minus 2. Po tym, jak powiedziałem, że jej nie usunę. Także to po prostu jest mega hamowa w tym momencie. Ja mam 2 i Jagoda ma 2. Ja mam 2. Czy Jagoda zostaje? Więc czyli Jagoda zostaje dziękuję. Tak. Dziękuję. No. Gdzie no i tym, nam ta lewizna tak. weszła? Wszyscy oprócz Jagody no dostają... dostanie 2. Wszyscy oprócz Jagody biorą intrygę. Tam dostanie 3. Nie, ja mu nie dam 3 punktów. I mój uciekł. Proszę. Dziękuję, bo za to dostałem kolejną intrygę. A my też dostajemy. Dobrze, i teraz przechodzimy już do ostatniej fazy, czyli będziemy zagrywać swoją ostatnią kartę. Tak, igrzyska. I wybierać igrzyska. I jeszcze będziemy wrzucać się na planszę. 4. Chłe, chłe, chłe. Chłe, chłe, chłe. Waldek, 5.
Ja dostaję jeden. Ja też złotówkę. Gdzie jest jeden? Okej. Okay. No, żeby nikt się nie przebił. Nie, 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 ponieważ Waldek chce jak najdalej w igrzyskach pójść. Nie, tam mam? No, oczywiście. A zaraz nie wiem, czy chcesz aż tak daleko. Czy ja mam 7. Zauważyliście, że w igrzyskach w ogóle się nie poruszyłam? Ja nie zauważyłem, 7. Że jeszcze miałem intrygi wolne. No jej. I bym mógł przebić. Się jest na 12. A to ja nie chcę się przebić. 12 jest wystarczająco dobra. 12 jest Czekaj, ty będziesz na 12. Ty mi wystarczy. I to ci wystarcza. Jagoda, masz 0, tak? Tak, ja się nie ruszę. Czyli ja nadal jestem na drugim miejscu. Mhm. Okej. Okay. Dobrze, także teraz, jeśli chodzi... to ja nie muszę nawet zagrywać więcej. No dobrze, także jeśli chodzi o wrzucanie swoich kosteczek. A Jagódka nie powinna pójść na ten? No to tak, to teraz był pierwszy Waldek, czyli Waldek teraz ląduje na koniec toru. Całą sławę oczywiście już sobie dodaliśmy za zagrane nasze karty. No i teraz tak, kosteczkę. W takim razie ja tu. Z insuli też tu. I moje prosperity w Egipcie. Ja daję 2. Nie rób tego. Kto tutaj będzie? Bardzo dobrze. Nie rób tego. Bardzo dobrze. Nie ale nie wrzucaj 2 do Egiptu. Czemu nie? W sensie usuwasz mnie? Usuwam ciebie. Jakąś kartą? No, prosperity. Proszę bardzo. Okej. Okay. Nie podoba mi się to. Teraz ja wrzucam kosteczkę, więc albo mogę tam dostać 2, albo tam mogę dostać 3. Mhm. Ja. Wszyscy się nawrzucali dostatecznie? Tak. Tak. Dobrze, czyli okay, teraz będziemy jest. Przechodzić do przykrych rzeczy. Tak, czyli do płacenia podatków. Do płacenia, tak. Mhm. Płacenie, ja płacę za igrzyska 2, tak. Czyli spadam czyli o 1. Się o 1. I spadam z budynków, mogę to powiedzieć. Te budynki już nie są mi do niczego potrzebne. Dokładnie. Więc no to możesz mi usunąć. Możesz mi usunąć. Proszę bardzo. Dobrze, to pytanie, czy ja bym chciał się cofnąć stąd? Powiem ci naszej. Wydaje mi się, że najpierw i tak muszę zapłacić za to, żeby się nie cofać, no bo muszę zapłacić, nie ma tak, że nie chcę, tak? Czyli z tego, co mi wychodzi, jest spadać z tego budynku, co i tak nie ma znaczenia dla punktu zwycięstwa. No tak. Ale chodzi o to, że ale żeby nie było, nie masz, spadnę sobie z jednego budynku. Okej. Okay. Dobrze, czyli i teraz... tak, opłaciliśmy podatki i robimy punktację. Nie, jeszcze ja nie płaciłam. Jeszcze nie chyba, płaciłaś? Że nie muszę. Ból. Musisz. Oczywiście, że musisz. Przede wszystkim jeden za igrzyska. 9, tak, jeden za igrzyska i 6 za 2 budynki. Z jednego budynku spadam, bo jest 3 za budynek, dokładnie tak? Tak. Ale te 2 musisz zapłacić. To rzecz nie starczyło, to... No, sorry. Ja cię nie pożyczę. No, nie ma kasy, Jagoda. Proszę bardzo. Moje ostatnie 2 złote. Tak. Są dwa talenty, no. Koszty życia dokładnie. Dramatycznie wzrosły. I możemy dobrze. Punktować, tak? Możemy punktować, tak. Czyli zaczynamy od... Od Zaku. Zaka. Dobrze. Następnie z tego mam... 3. 2. Czyli mam 4. 3. 7. To jest 7. 13. 14, 15, 16, 17. Przekroczyłem licznik. Mhm. Dziękuję. Dobrze, i jeszcze. Ma punkt za swoje pieniążki. Tak, tak jeszcze. No nie dobieraj, bo już zostaje. Jeszcze za te pieniądze, które byśmy brali, to po prostu sobie dołożymy punkty, tak? Tak, więc tak. Ja tak. Dostaję stamtąd 2. Ponieważ za każde 3 monety jest 1 punkt. Za monety 2. Za regiony, czyli tak. Czyli tutaj mamy 5, 8 plus 13 i za to. Czyli mam 44. Mhm. 4 monety, jeden, więc 1 punkt. Punkt. Następnie za regiony. Tam wygrywasz, czyli tam masz 4, 7, 14, 15, 16 i budynek 18, 19. 19 punktów. Nice. Nieźle. 19. 52. Tego jeszcze nie liczyliśmy. To zaraz, okay. To zaraz to policzymy na końcu. Co jeszcze? Ja jestem tam. Dokładnie. Mam 2, tak? To jest 5. 8, 19 też. 45. No, okay. Jestem na szarym końcu. 45. Bardziej niż na szarym końcu, ponieważ teraz jeszcze doliczamy te zasługi, jeśli chodzi o organizowanie igrzysk. Waldek był na pierwszym miejscu, więc dostaje jeszcze, uwaga, 8. Czyli 53. 53. Czyli, okej, okay, tutaj. Ja jestem na drugim, więc ja dostaję 5. Czyli właśnie... Jagoda dostaje 3. I pytanie, czy jak Maria ma tu 0, to dostaje? Jest ostatnia, czy w ogóle nie bierze udziału? Nie, no, nie ma jej na to, żeby to na pewno... Znaczy, tutaj Maria... Gdyby... Ja dostaję 1 000 000. 0. Więcej niż wy. 0 plus 1. Ja ci dam honorowe. Patrz, ona zbrzydziła. Honorowe. Widzicie, jesteście na samym początku, a ja wygrałam. Dziękuję bardzo. Fajnie było. No i co? Tak by wyglądała mniej więcej na szybko rozgrywka, jeśli chodzi o triumf. Oczywiście podejrzewam, że coś tu się jeszcze może zmienić.
Coś tu może być dołożone? Nie wiem, czy będziemy spoilerować, zdradzać, czy to się okaże na kampanii? To się okaże na kampanii, ale tutaj system okazał się być na tyle pojemny, że szukujemy dużo wariantów, dużo dodatków. O proszę. Wydarzenia się pojawią, bo to już będzie odsłonięte. Nowe karty kapłanów, pontyfików. Super. Można coś mieć więcej kontroli nad grą, plus więcej kart praw, jeszcze więcej. Parę innych jeszcze niespodzianek, których nie będę zdradzał. No dobrze, także dowiecie się na kampanii. I przypominamy, że celujemy tak z publikacją tego filmu, że kampania powinna ruszyć dzisiaj, tak? No właśnie idziemy ją włączać. Dobrze, także jeszcze raz, dajcie oczywiście znać, czy podobała wam się rozgrywka, czy będziecie chcieli, żebyśmy częściej razem w coś grali, ewentualnie robili jakieś różne fajne, dziwne klimaty i przebieranki. Jeśli się wam to podoba, oczywiście dajcie znać. Serdecznie zachęcamy, żeby wspierać grę na kampanii. Pamiętajcie, link do niej będzie w opisie tego filmu. No i co, ja dziękuję moim współgraczom za to, że starali się za mną nadążyć. Rzeku, a teraz oddawaj punkty zwycięstwa, że uratowaliśmy ci Rzym. Ej, właśnie. No. Twoja wygrana się nie liczy, to my wygraliśmy. To tak jest, naprawdę ja mu ode mnie jesteś... to wyszło. No. My jesteśmy Lunia, kto uratował Rzym przed galami? No ktoś dorzucał. Dzięki komu? Kto dostał przerzut? Tralalala. Ja wyszłam z tą dobrą propozycją, więc ja jestem ostatnia, więc wygrałam. To było wszystko za obiecanki. Czyli realne zwycięstwo jest nasze. Tak, tak, tak. Tak naprawdę powinniśmy się wszyscy razem cieszyć, ponieważ obroniliśmy Rzym. A tor zwycięstwa powinien się nie liczyć, ponieważ najważniejsza jest przyjemność i zabawa z grania. Dobra, i tak wygrałem. Mogę teraz tak wyrzucić stół. Okej, dziękujemy jeszcze raz. Dziękujemy Jagodzie, że chciała tutaj z nami. Dziękujemy Waldku, że chciałeś do nas przyjechać z czymś takim. Tak, tak, tak. Zdobyliśmy ten ekip, tak? Tak, jakby gdzieś Zakuj gdzieś tam w tych Alpach, tam siedzi w tych śniegach. Mamy zimno, drinki, palemki. Tutaj w Mauretanii sobie, o. Hashtag drinki palemki. Dziękujemy jeszcze raz, że byliście tutaj z nami, że oglądaliście i co? Widzimy się w kolejnym odcinku, być może w kolejnym gameplayu. Także jeszcze raz dziękujemy. Dzięki. Dziękujemy i na razie, hej.